Co to jest seks? Co za głupie pytanie. Przecież wszyscy wiedzą, co to jest seks? Nie. Wszyscy wiedzą, na czym polega seks, ale tylko niektórzy rozumieją, czym on tak naprawdę jest. A zatem: z biologicznego punktu widzenia, seks jest aktem prokreacji. Jest to ważne i nie możemy o tym zapomnieć. U ludzi jednak seks wykracza poza tę funkcję biologiczną. Jest on aktem osoby ludzkiej. Musimy zrozumieć ten ludzki, osobisty wymiar seksu, abyśmy mogli pojąć, czym właściwie jest ludzka seksualność i co ona znaczy. Aby to osiągnąć, zacznijmy od czegoś innego może od następującego pytania: W jaki sposób możemy wejść w posiadanie czegoś? Możemy to po prostu kupić. Ja coś oddaję, i w zamian dostaję coś innego. W zamian za pieniądze mogę na przykład otrzymać hamburgera. Ale, i to jest ważne, daję coś tylko wtedy, gdy ja otrzymam coś w zamian. Na tym właśnie polega kupowanie. Kupowanie i wymiana towarów jest zatem tym samym. Pieniądze zostały wymyślone z powodów praktycznych. Łatwiej bowiem nosić w portfelu kilka banknotów niż, dajmy na to, świnie. Innym sposobem wejścia w posiadanie czegoś jest kradzież. Polega ona na tym, że zabieramy coś wbrew woli właściciela. Niezbyt miły sposób, ale niestety niektórzy tak robią. Kiedy coś kradnę, nie przyjmuje się drugą osobą. Ważne, że ja dostaję to, czego ja chcę. Trzecim sposobem wejścia w posiadanie czegoś jest podarunek. Dawanie jest zupełnie inne niż pozostałe dwa sposoby. Kiedy obdarowuję kogoś, nie myślę, co ja dostanę w zamian. Liczy się druga osoba i jej dobro. Oto są trzy sposoby wejścia w posiadanie czegoś: możemy coś kupić, możemy coś ukraść, lub możemy coś otrzymać. Wszystkie inne sposoby są bardzo podobne i można je zredukować do tych podstawowych form. Dobrze, weźmy te trzy sposoby i spróbujmy przełożyć je na relacje ludzkie, szczególnie na relacje seksualne. Klasycznym przykładem kupowania czegoś w relacji seksualnej jest prostytucja seks za pieniądze. W tym wypadku relacja opiera się na założeniach, że każdy z partnerów odniesie korzyść. Można to sprowadzić do myśli: Ja dam ci coś, ale pod warunkiem, że i ty mi coś dasz. Taka relacja zazwyczaj kończy się w chwili, gdy jedno z partnerów czuje, że nie otrzymuje nic w zamian, albo otrzymuje za mało, albo też otrzymuje nie to, czego oczekiwało. Kradzież w relacji seksualnej można utożsamić z gwałtem. Biorę to, czego chcę, wbrew woli drugiej osoby, jednocześnie ją krzywdząc. Ten odrażający przykład pokazuje, że każda relacja, która oparta jest na wywieraniu presji i przemocy, ma na celu wymuszenie uległości drugiej osoby. A co w takim razie z podarunkiem? Podarunek wiąże się z miłością. Nic w tym dziwnego, powiedzieliśmy już przecież, że miłość to pragnienie dobra drugiej osoby. W definicji tej nie ma mowy o tym, co otrzymam w zamian. Po prostu daje. I w przypadku miłosnej relacji oddaje nic innego jak siebie samego. Nasze relacje i nasza seksualność uwidaczniają się w tych trzech formach. Być może nie zawsze jest to takie jasne i oczywiste. Czasem bowiem formy te mieszają się między sobą, ale ukazują one trzy podstawowe typy relacji. Który z tych typów relacji może zatem prawdziwie uszczęśliwić człowieka? Odpowiedź wcale nie jest trudna. W pierwszych dwóch typach relacji traktuje się osobę jak przedmiot, którego można użyć. Wszystko sprowadza się do tego, co ja chcę jakie korzyści ja odniosę. Druga osoba jest mi zupełnie obojętna. Traktowanie innych przedmiotowo to zachowanie nieludzkie. Ten, kto tak jest traktowany, z pewnością nie będzie szczęśliwy. Zupełnie inaczej jest z miłością. Nie chodzi w niej o mnie, ale o drugą osobę, którą traktuję w sposób podmiotowy. Nie jest ona przedmiotem, którego można użyć, ale taką samą osobą jak ja. Dlatego więc tylko miłość odpowiada naturze człowieka i tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. Co oznacza to dla seksu? Cóż, seks powinien być autentycznym wyrazem tego daru z siebie. Tylko wtedy jest prawdziwie ludzkim aktem miłości. W następnym odcinku zajmiemy się tym bardziej szczegółowo.